dzisiejszego filmu to jest POV, zaczynasz kochać siebie. Także dzisiaj będę ogarniać swoje życie. Ostatnio poczułam, że strasznie zaniedbałam przestrzeń wokół siebie. Jakiekolwiek zdrowe nawyki, które mogłabym robić. Nie wiem, jak zdrowe jedzenie. Dosłownie ostatnio poczułam się jak taki śmietnik, który pochłania jedną mrożoną pizzę po drugiej. I czas to zmienić, po prostu. Także będę dzisiaj romantyzować swoje życie. Będę starała się żyć najlepszym życiem. Nie mam pojęcia, czy to miało sens, ale na dobry początek myślę, że zrobimy sobie owsiankę. Mi daleko do takiej perfekcjonistki, która dekoruje tą miskę owocami. Jest to dla mnie trochę strata czasu i tak zaraz to wszystko wyląduje w moim brzuchu, także to będzie taka przyspieszona wersja. Po prostu szybko jemy i jedziemy na paznokcie, ponieważ mam już naprawdę duży odrost i tutaj cały paznokieć mi odpadł. Także zrobimy też również coś takiego trochę innego, potrzebuję jakiegoś takiego odświeżenia. W każdym razie nigdzie się nie umawiałam, no i przeważnie tego nie robię. Strasznie nie lubię umawiać się na paznokcie, no bo potem czekać 2 tygodnie na ten termin u kosmetyczki, to jest dla mnie jakaś katorga. Ja potrzebuję pojechać i dowiedzieć się, że za 5 minut będę mogła zrobić te paznokcie. Także pojedziemy sobie dzisiaj wspólnie na bazarek do Azjatów. Weszłam do Action po takie skrzyneczki, ale strasznie chciałam koloru różowy, niestety nie ma. Zostały tylko takie kolorki, więc myślę, że ten jest zdecydowanie najmniejszy. No ale też chciałam właśnie takie mniejsze te skrzyneczki, ale tutaj zostały tylko szare i niebieskie z tego co widzę, także szkoda. Dobra, słuchajcie, pełen sukces, udało się dorwać 3 skrzyneczki, 2 małe, 1 duża, także rewelacja. Zobaczcie tylko, jaki piękny zachód słońca za mną. Mamy godzinę 8, kocham wychodzić tak przed pracą do parku, właśnie z pieskiem. W sensie, odkąd mam pieska, to w ogóle wychodzę do parku, mam go naprawdę mega blisko, a jednak jak ma się psa, to jest taka motywacja, że uwielbiam to. I kocham właśnie to, że rano mogę ją puścić, dosłownie nikogo nie ma. No bajka. Chodzenie rano z Lili nauczyło mnie również takiej większej swobody, chodzenia rano no make-up. Ogólnie, w sensie w ciągu dnia po prostu wychodzenia na zewnątrz. Także moja cera czek. Moje takie wyzwanie to jest wyleczenie cery do ślubu, czyli mam na to 4 miesiące równo. Uzbierało mi się również mega dużo paczek na Vinted, mam tu chyba 6 zamówień, więc lecę to wszystko wysłać paczkomatem. Także wpadajcie na Vinted. Moje pakowanie paczek na Vinted bardzo często wygląda tak, że jest to prowizorka i widzicie już jakaś paczka, która raz została nadana. Ja po prostu przekreślam i piszę swój kod. Thank you.
Za 3 gorsetowe topy zapłaciłam 16,50, to było chyba 60 zł za kilogram. No ja tak mogę totalnie robić zakupy. To są moje ceny właśnie. Nie ma co przypłacać, słuchajcie. I chciałam jakoś fajnie zakończyć tego vloga, więc stwierdziłam, że zrobimy sobie małe mierzymy i pokażę Wam te 3 topy gorsetowe, które kupiłam przed chwilą. Dla Was to jest dosłownie przed chwilą, natomiast muszę się przyznać, że minęło już kilka tygodni, ponieważ trochę zapomniałam o nagrywaniu tego vloga. Jeszcze w międzyczasie zaczęłam nagrywać inny film, którym się jaram na maksa. Mogę Wam zdradzić tylko, że byłam na lupach w innym kraju, także film będzie już niedługo na kanale. Także stwierdziłam, że szybko dokończę tego vloga, żeby móc dodać następnego, żeby to było w miarę po kolei. Także klikajcie dzwoneczek, bo jeszcze czegoś takiego nie było na moim kanale, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i nie przedłużając już, przechodzimy do pierwszego topu, a mianowicie prezentuje on się tak. Jest on oryginalnie z Pretty Little Thing i muszę powiedzieć Wam, że jest on chyba o rozmiar za mały. Nie czuję się w nim jakoś super komfortowo, natomiast wygląda naprawdę mega fajnie. Bardzo fajne są te dodatki bieliźniane, co tak troszkę wygląda jak taki pas do pończoch, coś takiego. No ale wiadomo, jest to w takim bardzo luzackim wydaniu, więc nie wygląda to wulgarnie. Naprawdę mega mi się to podoba. Te paseczki są tylko z przodu, z tyłu ich nie ma. No i moim zdaniem bardzo spoko. Coś takiego właśnie fajnego, że coś się tutaj więcej dzieje. No i te szlufki z przodu to jest oczywiście atrapa. Z tyłu ma zameczek, także moim zdaniem wszystko jest fantastycznie przemyślane i to za trochę ponad 5 zł. I drugi top prezentuje się tak. Jest on oryginalnie z Bershki i to już jest zdecydowanie bardziej gorsetowa opcja. On ma już tutaj normalnie druciki, jest taki po prostu usztywniany. No i mamy taką mocną zieloną żarówę. Ja na żywo się absolutnie w nim zakochałam i w tym, że jest on taki satnowy. To, co mi się tutaj również spodobało, to to, że na plecach mamy siateczkę. Dodaje to takiego trochę zmysłowego wyglądu. Natomiast nie wiem, czy ten kolor i połysk to nie jest too much dla mnie. Chyba trochę. I tak wygląda ostatni top i jego boję się chyba najbardziej. Dopiero będąc w domu się zorientowałam, jak to zapięcie się z łatwością otwiera. No, nie wiem, czy to będzie bezpieczne, ale spróbujmy. I ostatnia rzecz prezentuje się tak. No powiem Wam, że w kamerze on wygląda naprawdę dobrze. Również on ma takie błyszczące, śliskie wykończenie, ale satynowe. No i oryginalnie jest on z Pretty Little Thing. Jest on o rozmiar większy niż te dwa pozostałe. Tamte to były 34, a to jest 36. No i tutaj faktycznie jest trochę tego luzu, natomiast jest ok, przynajmniej mogę oddychać. Także to jest kolejna bardzo fajna opcja. No i moim zdaniem do takich szerokich spodni typu paraszut, jakieś, nie wiem, cargo, będzie wyglądać fantastycznie. Troszkę bałam się tego szerokiego rozstawu ramionczek, ale wygląda naprawdę spoko, także no ekstra. Także to było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że taki vlog połączony z haulem Wam się spodobał. Dajcie mi koniecznie znać, co Wy myślicie. No i napiszcie komentarz, a ja wylosuję jedną osobę i coś jej wyślę. Coś Tobie wyślę. Także buziaki. Pa!